Witajcie młodzi rycerze, tutaj James ze strony samiecalfa.pl. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o 8 oznakach zainteresowania, które kobiety będą Ci wysyłać, jeśli wpadniesz im w oko. Zaczynamy! Jest to dla wielu podstawowa i oczywista wiedza, aczkolwiek nawet doświadczeni we flircie mężczyźni często zapominają o sygnałach wysyłanych nam przez kobiety. Niejednokrotnie świadomość odczytywania takich zachowań wiele ułatwia, bo dziewczyna daje nam jasny sygnał, by zakończyć rozmowę o pierdołach, a rozpocząć o konkretach. No to lecimy. Pierwszy sygnał, który otworzy moją listę, to uśmiech. Jeśli dziewczyna, której jeszcze nie znasz, śle ci na ulicy, w klubie lub jakimkolwiek innym miejscu uśmiech, prawdopodobnie jest tobą wstępnie zainteresowana. I nie mówimy tutaj o uśmiechu, który otrzymujesz od sąsiadki na dzień dobry jadąc w windzie, czy od kobiety, która właśnie zważyła ci pomidory w warzywniaku, ale o sytuacji, w której nieznajoma tobie kobieta uśmiecha się do ciebie na ulicy czy imprezie. Istotnym jednak jest tutaj sposób, w jaki się uśmiecha, a mianowicie oznaka tego zainteresowania powinna być poparta z jej strony dłuższym kontaktem wzrokowym. Jeśli kobieta przedłuży z tobą spojrzenie i do tego się uśmiechnie, prawdopodobnie daje ci sygnał, że jest z tobą wstępnie zainteresowana. W takiej sytuacji, kolego, nie pozostaje ci nic oprócz tego, by do niej zagadać. Drugim sygnałem będzie przyzwolenie na bliskość. To się tyczy głównie rozmowy 1-do-1 bez osób Wam towarzyszących. Jeśli daje Ci ona przyzwolenie na bliskość i czuje się komfortowo rozmawiając w jej strefie intymnej, czyli tej w odległości nie dalszej od siebie niż 1 metr, oznacza to, że jest gotowa na bliższe poznanie. Dla większości kobiet jest to strefa zarezerwowana dla jej bliskich lub swojego partnera, więc takie przyzwolenie to dla Ciebie bardzo dobry początek. Standardowa, komfortowa odległość w czasie rozmowy to około 2 metry i w społeczeństwie jest ustanowiona jako dopuszczalna, zwłaszcza w kontakcie z kimś obcym. Dlatego nie każda kobieta będzie się czuła dobrze z taką bliskością i nie każda będzie z tego zadowolona. Na szczęście, jeśli zobaczysz, że wyraźnie nie spodobało się jej przełamanie tej bezpiecznej bariery bliskości, nie musi to od razu oznaczać braku zainteresowania. W takim wypadku po prostu nie rób tego na jakiś czas, oddal się, zrób krok do tyłu i spróbuj ponownie później. Trzeci punkt to dotyk. Zwróćcie uwagę w czasie rozmowy z dziewczyną, która się Wam podoba, czy sama inicjuje kontakt fizyczny. Nie oczekujcie oczywiście od razu szczypania za pośladki, rzucania się na szyję czy całowania, ale chociażby mały dotyk w ramię, w dłoń. No w sumie to gdziekolwiek. Jeśli robi to dosyć często, a znacie się bardzo krótko, prawdopodobnie świadomie lub nie, jest tobą mocno zainteresowana. To samo działa w drugą stronę. Jeśli nie ma nic przeciwko twojemu dotykowi, prawdopodobnie mniej lub bardziej jest nami oczarowana. Czwarty sygnał – uwydatnianie ust. Usta są jednym z najbardziej kobiecych i intymnych części ciała, dlatego będąc tym samym jednym z ich najsilniejszych narzędzi do flirtowania z mężczyznami. Jeśli widzisz, że kobieta przygryza wargi, często używa przy tobie pomadki lub sama się patrzy na wasze usta, jest to jasny sygnał zainteresowania. Spróbujcie któregoś razu przypatrzeć się jej mikroekspresji na twarzy i mowie ciała, gdy patrzeć będziecie na jej wargi w czasie rozmowy. Jest coś w ustach intymnego, co przyciąga po prostu obie płcie. Piąty. Pozytywne reakcje. Słuchajcie, tutaj nie ma co się rozwarstwiać. Jeśli dziewczyna śmieje się z każdego zabawnego lub trochę mniej tekstu, przymyka oko na wasze dziwne zachowania, mówi jak bardzo super jesteście, że studiujecie stosunki międzynarodowe, okazuje wam swoje zainteresowanie. Często takie kobiety są needy i nie chcą was urazić swoją złą reakcją. Byście się po prostu nie obrazili lub nie zezłościli, dlatego będą milsze niż dla faceta, który się jej nie podoba. Takie kobiety dadzą też wam duży kredyt zaufania, nawet jeśli popełnicie błąd, przymknie na to oko. Szóstym sygnałem jest zadawanie wielu pytań. Im więcej dziewczyna chce wiedzieć o tobie,
tym większa szansa na to, że chcecie lepiej poznać. Kobiety zupełnie nieresponsywne, takie, które jedynie odpowiadają na twoje pytania, nie dając nic od siebie, zwłaszcza przez dłuższy czas waszej rozmowy, prawdopodobnie nic od ciebie więcej tego dnia nie chcą. Kobieta, która nie zna faceta, nie ufa mu, a zaufanie dla kobiet jest bardzo istotnym elementem każdej intymnej relacji. Zaufanie buduje się natomiast pogłębianiem znajomości, lepszym poznaniem partnera, tego kim jest, etc. Siódme, rozczesywanie włosów. Jest to bardzo znany sygnał, który zainteresowana wami dziewczyna będzie robiła w czasie spotkania. Robią to bardzo często nieświadomie, by wyglądać po prostu dla was jak najlepiej. A jak wiecie, kobiece włosy to jeden z ich największych atutów i synonimów kobiecości. Gdy poprawia przy was włosy, nie oznacza od razu to, że chce wam skoczyć do łóżka, ale powinniście wziąć pod uwagę, że jesteście na dobrej drodze do jej lepszego poznania. I ósme oraz ostatnie to wodzenie wzrokiem. Słuchajcie, to można odczytać najłatwiej, chyba każdy z was poznał w swoim życiu dziewczynę, która na imprezie nie spuszczała z was swojego wzroku. Osoba, która podoba się nam fizycznie, będzie przykuwała naszą uwagę. Kobiety również zwracają, zwłaszcza na samym początku interakcji, baczną uwagę na to, jak wyglądamy. Jeśli wodzi za nami wzrokiem, często wasze spojrzenia się spotykają, prawdopodobnie wpadliśmy w oko, jej w oko, i łatwiej nam będzie nawiązać rozmowę z taką dziewczyną, gdy do niej podejdziemy. Były to jedne z najważniejszych sygnałów zainteresowania, które kobiety będą nam wysyłały świadomie, jak i nieświadomie. Nie warto jednak polegać jedynie na nich, jeżeli chcemy poznać atrakcyjną dla nas dziewczynę. Nie zawsze jakiekolwiek sygnały oznaczać będą jednoznacznie to, co myślimy, że oznaczają, i żadne z tych sygnałów nie powinny uzależniać naszych chęci do flirtowania z kobietami. Jako facet powinieneś odznaczać się odwagą oraz niezależnością i zacząć podchodzić do dziewczyn, które masz ochotę poznać, bez względu na to, czy wcześniej się do ciebie uśmiechnęły, czy wodziły wzrokiem. I po prostu starać się uwodzić pomimo braku innych oznak zainteresowań, które wymieniłem w tym materiale. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli się tobie podobało, daj łapkę do góry i nie zapomnij subskrybować mojego kanału. Jeśli chcesz być na bieżąco z każdym nowym materiałem wypuszczonym na moim kanale, kliknij tą ikonkę poniżej, by być ze mną na bieżąco. Trzymajcie się ciepło, bez umówek, James, pozdro, piona. Thank you.